No tak, Pani Iwono, to prawda, że zostałem tym astrologiem. Czy się cieszę? Nie mam zdania. Jedno jest dosyć przyjemne, że mimo swojego wieku muszę więcej pracować jak inni moi koledzy, bo oni przychodzą do domu i czytają tylko gazetę albo oglądają jakiś film, przerzucając z tego, nie wiem jak to się nawet nazywa, pilot chyba. I programy. Mnie to w ogóle nie interesuje. Już od ponad 20 paru lat nie mam telewizora i nie mam zamiaru go mieć. Chociaż mam program telewizyjny, to jest dobre. Mnie się to bardzo podoba, jak ktoś mówi, no pan nie ma, nie wiem po co. A potem ja mówię, a czy szef w butach chodzi? No tak, no tak. I to tak dosyć dobrze brzmi. A w dodatku tak, no astrologia. To jest troszeczkę był przymus i wymysł, nie mój. Po prostu postawiono mnie przed takim faktem. I ja wróciłem wtedy z Rosji. Właściwie to jeszcze nie wróciłem, bo ja dopiero później, jeszcze 3 lata później, jeszcze właściwie 4 lata później jeździłem do Rosji, zanim rozpocząłem tą astrologię. Ja tak jeździłem i przyjeżdżałem i tak mogłem sobie studiować tą astrologię, z tym, że astrologia wymusiła na mnie bardzo duży reżim. Ja zresztą ten reżim także otrzymałem przez grafiki. Jak się ja robiłem wówczas, nie wówczas, tylko jako młody chłopak, jako młody adept sztuki i robiłem grafiki. I te grafiki wymagały bardzo dużej cierpliwości. I mnie nie sprawiało to, że ja siedziałem nad astrologią na przykład te 16 godzin. Tak, tyle. Dosłownie od godziny, jak wstawałem rano o godzinie 9, tak o 3 rano kończyłem. Bo ktoś pomyśli, no tak, ale dlaczego o 9? Lubię tak późno wstawać, a lubię bardzo późno chodzić spać. Zresztą w tej chwili też jest godzina 23. Ileś tam już jest prawie noc. A ja sobie siedzę i tutaj rozmawiam i to będzie przynajmniej, będę siedział do tej drugiej, czy nawet później. A wstaję, tak jak wstaję, godzina 8, 7 i do zajęć. No, albo coś przygotować, albo coś robić, no takie jest życie, no cóż. Także, czy chciałem? Gdyby nie było prosektorium, na pewno bym został psychiatrą. Ale ponieważ było prosektorium i nie umiałem przez to przejść, nie. A dzisiaj potem plastyczna i cały czas sztuka, i od tej sztuki odchodzę, zawsze jestem bliżej właśnie medycyny. I o dziwo, moi koledzy. Tych, które najbardziej szanuję, mimo że są plastykami, też są związani z medycyną. Chociażby mój przyjaciel, który jest w Szwecji, jest bardzo związany z medycyną. Oprócz tego moi koledzy, którzy są plastykami w Stanach Zjednoczonych, też są związani z medycyną. A to przez po prostu rysunek, czy fotografię, czy malarstwo. I tak jest. Ja z kolei związałem się z medycyną poprzez astrologię. Jednak astrologia ma bardzo dużo wspólnego z medycyną. No i ponieważ człowiek ma bardzo dużo wspólnego z medycyną, no i tak jest. No i tak się stało akurat i tak jestem około. Ale chyba bym się lepiej czuł jako psychiatra. Ponieważ mnie to nie tyle pociąga, zawsze mnie to bardzo pociągało, nawet jako dziecko. U mnie zawsze w rodzinie się mówiło, że
Co ty chcesz zostać wariatem? Bo każdy lekarz psychiatra jest lekko. Chociaż ja znam wspaniałych lekarzy, psychiatrów i moja wielka przyjaciółka, no, Czesia. I przecież jeszcze, a oprócz tego, Ania, wiesz, Aniu, wiem, jestem winien. Dobrze, na pewno przyjdę. Z kółeczkiem, tak jest. Pozdrawiam. Bo Ania na pewno też podgląda, jest wspaniałym lekarzem. No i jeszcze tam w Warszawie, Czesie, Piotrze i no i w Krakowie. Haj. I tych lekarzy sporo jest. I zawsze, jak, zawsze bardzo się dobrze wśród nich czuję, dlatego że rozmawiamy o egzystencji człowieka, o funkcji bytu. A nie jestem lekarzem. Jestem tylko plastykiem, jestem człowiekiem sztuki, gdzie odczuwa, gdzie właściwie wśród nas plastyków jest więcej właśnie pacjentów, czyli tak zwanych wariatów. Zresztą tak mój kolega mówi, że tylko wariat może zostać plastykiem. I to jest prawda, że w sumie jesteśmy bardzo, bardzo poszczeleni. Zresztą to jest szczał też astrologia, to jest jakiś szczał. I też, no co tu ukrywać, to jest takie, że czy miło, no jak się słucha takiego prawdziwego astrologa i tak będzie bębnił, to można wpaść w taką nerwicę, bo będzie mówił tak, pani ma melefiki, tak, w tej chwili pani ma Saturna, ten Saturn będzie przychodził i wie pani, mają, czekają bardzo trudne czasy. Ja nie wiem, jak pani wytrzyma. Ja z takimi osobami mam na to, moimi przyjaciółmi, astrologami mam do czynienia. Mnie to bardzo bawi, jak go słuchaj, teraz ten Pluton, wiesz, z tym Neptunem, co będzie? Ja mówię, ląd już się pali. On mówi, no świetne słowa. Ja mówię, słuchaj, on już tak tyli się, tak, wiesz, tak. No, a on mówi, wiesz kiedy? Ja mówię, muszę to policzyć. To licz, ja też będę to liczył. Bardzo mi się to podoba. To jest genialne. To jest po prostu rewelacyjne. Liczę na zapalonym lądzie. Ląd. No, najlepiej o taki. To są takie kulki. To jest 10 kuleczek, to może tak raz się wypali. Świetnie, zagalopowałem się, ale tak jest. Bardzo mnie to bawi. Albo Jowisz będzie w znaku wagi. I co? Nic. Bardzo mnie to bawi. Po prostu to jest po prostu stek łez. Albo Mars wejdzie do raka. Uwaga. Rak i Mars to pierwsza kwadratura. Trzeba się bać. Świetne. Tylko, że no tak wchodzi. Wchodzi oczywiście, że tak. Można się tego bać. Oczywiście, że tak. Ale do tego trzeba jeszcze inaczej podchodzić. Że jest to społeczeństwo, to społeczeństwo zupełnie inaczej odczuwa, inaczej każdy z nas odczuwa indywidualnie. Każdy z nas zupełnie inaczej to widzi. Nie można widzieć oczami kogoś, a już tym bardziej jakiegoś tam astrologa, bo astrolog powie. Astrolog powie, jeżeli widzi kosmogram, a jeżeli nie widzi kosmogramu, to sobie może kitować. No, za długo już opowiadam o tym i zapraszam na dalsze ciągi. Dziękuję ci bardzo. Pisz, Iwono. Pisz. Dzięki. A to tak ku uciesze tym, którzy będą podglądać. Będą podglądać. Niech podglądają. Przecież o to chodzi, żeby ten blog,
czy też vlog, stał się podglądem do zobaczenia na dalszych opowieściach. Cóż chcę powiedzieć, niestrudzonego, niezrównoważonego astrologa. Cześć, a niezrównoważony to dlatego, że czasami po prostu tematy urywają się i trzeba coś tak odskoczyć, bo jakby było zrównoważone, to by było tak zimno. Waga. Taka. Wcale nie jest taka. Jest taka sobie, jaka jest. Skorpion. Taki. A jaki jest? Taki, jaki jest. Strzelec. Oj, strzelec. Strzelec. No i co strzelec? Strzelec. A po szczerce? Wodnik. No i co? No jak wodnik. A po wodniku? Ryby. No i co? Ryby. Jak na niby. A po rybach? Cześć, baranie. No więc, o rany, baran. A po baranie? Cześć, byczku. No i co? W byczku. A po byczku? Teraźniejsze bliźnięta. A po bliźnięta? Raczek. A po raczku? Lewek. A po lewku? Panna. I co? I znowuż waga. I znowuż skorpion. I znowuż, ale już nie ten sam, tylko zupełnie inny. I znowuż strzelec, ale strzelec już bardziej wesoły albo bardziej tragiczny. Jak za każdym razem jest, że to nie jest ciągle to samo. To jest pętla. Pętla nieustająca, która jest jak ta ósemka. A jeżeli budujemy, to budujemy. I od tysiącleci budujemy już tą linię. Tylko nigdy ona nie jest taka sama. Do zobaczenia. I troszeczkę się zagadałem dla tych podglądaczy. Cześć, Iwonko. Cześć.